Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zwyczajni Niezwyczajni. Dziś pomówimy o pomocy bliźniemu, a pomówimy z prezesem Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu Markot, panem Przemysławem Szybeckim. Witam. No i na początek może właśnie powiedzmy, co to za stowarzyszenie, czym się zajmuje? Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Markot jest to stowarzyszenie, które powstało w 2002 roku po śmierci Marka Kotańskiego. W ogóle Markot założył Marek Kotański w 1991 roku i wtedy ja byłem jakby pierwszym kierownikiem potrzebującym sam pomocy. Nie jest to tak, jak teraz niektórzy mówią, że do Marka Kotańskiego przychodzili ludzie, którzy chcieli pomóc. 99,9% to byli ludzie, którzy po prostu sami potrzebowali pomocy. Tej pomocy właśnie, którą Marek im ofiarował. Pierwszy ośrodek powstał w Warszawie i jak Marek zmarł w 2002 roku, tych ośrodków było 60. Były to typowe ośrodki dla ludzi bezdomnych. Jak była transformacja polityczno-gospodarczo-społeczna po reformie pana Balcerowicza, masa ludzi nie miała dokąd pójść, masa ludzi traciła pracę, masa ludzi traciła mieszkanie, chociażby, że mieszkali w hotelach robotniczych, na działkach. Oni wszyscy przychodzili do Kotana, gdzie ośrodki rosły jak grzyby po deszczu. I ja właśnie też wtedy, w tamtych czasach, byłem taką prawą ręką Marka Kotańskiego. Nie wychodząc z samochodu, otwieraliśmy ośrodki w całej Polsce. Gdy Marek Kotański zmarł, moje życie się potoczyło na zasadzie, mogłem wybrać albo odejść do firmy rodzinnej mojej, którą prowadzi mój brat, jestem wspólnikiem, albo pozostać w Markocie i tworzyć dalej Markot. Wybrałem to drugie, nie wiem dlaczego, ale chyba to pokochałem. A to pokochanie Markotu było przez Marka Kotańskiego. Marek Kotański był taką osobą, że umiał bardzo zakrzewiać chęć pomocy niesienia drugim ludziom. Bardzo umiał uczyć ludzi. I to mi się przydało, bo gdy odszedłem z Monaru, powstał pierwszy Markot obecny w Poznaniu i to była pierwsza placówka stworzona w 2003 roku. Teraz mamy też 14 placówek. Są to placówki skupiające przede wszystkim ludzi bezdomnych, a bezdomność w większości się bierze przez alkohol. Nie w 100%, nie generalizuję tutaj, ale w większości przez uzależnienie od alkoholu. Przyjmuję też narkomanów, jeżeli jest taka potrzeba, ale raczej po prostu większość to jest ludzi bezdomnych, którzy po prostu gdzieś tam się zabłądzili, gdzieś dzieci nie pomogły, gdzieś po prostu zabrakło samego jakiegoś umiejętnego życia. I w ośrodkach mamy bardzo dużo ludzi. Jest 14 ośrodków. No to właśnie może tutaj przejdźmy do tego, gdzie się znajdujemy obecnie. No czyli tu akurat jest w Legnicy, jest to pan prezydent tutaj na 30 lat nam ofiarował ten budynek, który jest do pełnego remontu. Mamy tu chyba najmniej ludzi, bo tu jest chyba 14 osób czy 16, nie? 16 osób. Są warunki, jakie są. Nie są to warunki, które by można powiedzieć, że są dobrymi, ale jest zasada w Markocie jedna, że po prostu ludzie, którzy tu przychodzą, oni sami muszą sobie wypracować swój dom. Sami muszą go zbudować, sami muszą w jakiś sposób zrobić łazienki, kuchnię, zaplecze kuchenne. Nikt tu nie przychodzi z zewnątrz i nie gotuje, nikt nie przychodzi z zewnątrz, nie sprząta, nikt nie przychodzi z zewnątrz i nie maluje. Jeżeli by byli tacy, co chcą pomóc, zawsze są mile widziani. Każdy przedsiębiorca, który by chciał chociaż cegiełkę włożyć w ten dom, jest mile widziany. Na dzień dzisiejszy w tym domu czekamy na projekt, który robi nam pani Sylwia. I myślę, że w tym roku rozpoczniemy już przebudowę tego domu. Żeby zrobić przebudowę tego domu, autentycznie potrzeba nam trochę pieniędzy. Nie mamy za dużo, albo w ogóle nie mamy, ale myślę, że tak jak inne Markoty powstały, ten w Legnicy też na pewno powstanie. Przyjdzie moment taki, że zrobimy otwarcie i pokażemy, jak ludzie bezdomni godnie mieszkają. No ale na razie może pomówmy jeszcze o samym funkcjonowaniu właśnie ośrodka, bo tutaj już tak pan troszkę nadmienił, że to jest taka, można powiedzieć, inteligentna pomoc, czyli dawanie wędki, nie ryby. Tak. Bo na przykład w różnych noclegowniach, no to jest danie tego noclegu,
A. Nie, ja nadal mam charyzmę do dawania wędki. Dlaczego? Żeśmy otwierali masę ośrodków i nigdy nie było to, żeby po prostu Marek Otański wystąpił, masz pieniądze i kierownik rób coś. Nie. Ty rób coś, bo cała społeczność, która cię obserwuje, musisz się wykazać, że chcesz być kierownikiem, mówię o kierowniku ośrodka, że chcesz to robić, że kochasz tą pracę i że masz empatię do ludzi. Nie chodzi o to, żeby tolerować pewne rzeczy na zasadzie pijaństwa czy coś. Nie, tu musi kierownik być bardzo ostry. Ale też musi umieć kierować na zasadzie, żeby zaszczepić, żeby ci ludzie coś robili, żeby po prostu wiedzieli, że muszą sami sobie ugotować, żeby ta społeczność sobie była sama wystarczalna. Bo powiem wam państwo, że państwo nam w ogóle nie pomaga. I tutaj mówię szczerze. Są dwóch wojewodów w Polsce, co tam dawają jakieś dotacje, resztę my po prostu jakby działamy na własny rozrachunek. Część pieniędzy mamy z opiek społecznych, gdzie są refundacje za ludzi, ale to jest tam w 70-65%. Resztę wyrabiamy sobie sami. Mamy żywności bardzo dużo, nigdy nam nie brakuje żywności i to mnie cieszy, bo mamy ze sklepami podpisane kontrakty i żywność, która jest 3-2 dni przed spożyciem, termin do spożycia, po prostu oddawają sklepy i tym po prostu się żywimy i nie głodujemy, tu nie głodujemy. Schemat ośrodków mniej więcej jest taki sam, jak był dla Marka Kotęckiego, czyli jest kierownik ośrodka, jest kierownik pracy, jest gospodarz domu. Kierownik pracy reguluje pracą na terenie ośrodka, a gospodarz domu reguluje czystością, kuchnią i magazynami. Tutaj jest malutki ośrodek i tego jeszcze nie można wprowadzić, ale jak będzie 40-50 osób, bo na tyle jest przygotowywany ten ośrodek, to w tym momencie też będzie ten sam schemat. Wiele opiek społecznych wręcz dzwoni do mnie, dlaczego pan wymaga od nich pracy? Ja mówię, to niech pani weźmie do domu sobie, niech pani nie wymaga pracy i niech pani sobie żyje z taką osobą. Ja myślę, że nie leniuchowanie jest ważne dla takich osób, tylko praca. Praca i jeszcze raz praca. Poprzez pracę do wartościowania się, do człowieczeństwa człowiek dochodzi. Ja zawsze ludziom mówię, że praca to modlitwa. A może jeszcze więcej. Chociaż też alkoholikom mówię, że poprzez modlitwę mogą dojść do trzeźwości. Bo taka jest prawda. Jeżeli duchowość swoją zaspokoimy modlitwą, wtedy uspokaja się organizm duchowo i można po prostu zrobić coś, co nie udawało mi się przez 20-30 lat. A większość ludzi tak właśnie piła. Właśnie tutaj też warto wspomnieć o tym, co rozmawialiśmy przed programem, że kierownikami tych ośrodków są same osoby, które właśnie mają te problemy. Tak, tak. Że tu nie ma jakby takiej... Kierownika. Nie ma kierownika któregokolwiek z ośrodków, żeby mieszkał na zewnątrz i był w ośrodku kierownikiem. Kierownicy są wybierani przez zarząd i przeze mnie i w tym momencie kierownik zawsze mieszka na terenie placówki. Dlaczego? Ja widzę niektóre, obserwuję noclegownie czy ośrodki, które mają wymiar, że kierownicy mają wypłatę, przychodzą na 8 godzin i wtedy się robi ta duża szczelina pomiędzy pensjonariuszem, czyli bezdomnym, a człowiekiem, który kieruje tą placówkę, który nie czuje tej społeczności. Różnie to bywa. Ja nie mówię, że to jest bardzo złe, ale u mnie jest inaczej i będzie tak. I nikt nie wymusi na mnie, że którą osobę przyjmuję, to nie będzie pracowała. Jeżeli może, to będzie pracował. Jeżeli nie może, to tą osobą będzie się zajmował inna osoba po prostu ze środka. Taki system żeśmy wypracowali kiedyś właśnie z Markiem Kotańskim i po prostu do dzisiaj on istnieje. No to już tak zbliżając się ku końcowi i mówmy o potrzebach, prócz tych potrzeb budowlanych, bo za chwilę, ale właśnie tutaj jeszcze o takich bardziej kwestiach współpracy, bo między innymi tu my jako społeczność mocno współpracujemy z Fundacją Samodzielne R jak Rodzic. No i wiem, że właśnie tutaj też fundacja wyszła we współpracę z Markotem, więc może troszkę. Tak, pani Malwina zadzwoniła swojego czasu do mnie i przedstawiła propozycję, która mi się bardzo spodobała, bo ja wszystkich tych, którzy chcą pomóc takim ośrodkom, to bardzo szanuję, wręcz kocham. Nie jest za dużo tych ludzi, co mają tą empatię do ludzi bezdomnych,
Człowiek bezdomny zawsze się kojarzy z brudem, z alkoholizmem, z nieróbstwem, ale nie do końca tak jest, bo w ośrodkach to się ludzie zmieniają i w ośrodkach inne jakby życie jest, daje się tą rękę pomocną i wtedy dużo ludzi wychodzi na normalnych ludzi. Nie piją, w jaki sposób się angażują. Kierownik pomoże się zaangażować też nieraz dyscyplinarnie. No i jest wszystko dobrze. Tak jak mówiłem, nie jesteśmy bogatym stowarzyszeniem, ale myślę, że przez lata wypracujemy sobie to, że nawet jeżeli nic nie dostaniemy od państwa, będziemy mogli sobie spokojnie żyć. Dziwnie na dzień dzisiejszy pandemia, która ogarnia wręcz cały świat, i powiem wam państwo, że u nas w ośrodkach nie ma ani jednej osoby zarażonej. Ja myślę, że to jest ręka Jezusa, ale też kierownikiem tego wszystkiego jest Marek Kotański, tam gdzieś w niebie. Dobrze, to i na koniec tu właśnie jeszcze tak nadmienię, że będzie też pojawi się program z serii Zdrowie Plus, gdzie Malwina już tutaj porozmawia z panem prezesem też odnośnie już samej takiej kwestii prozdrowotnej, właśnie profilaktyki tutaj walki z uzależnieniami. Ale już tu na koniec chcę jeszcze oddać panu prezesowi głos, żeby właśnie zaapelować odnośnie przekazywania jakichś datków, materiałów budowlanych właśnie na potrzeby wyremontowania tego ośrodka. No wiecie państwo, nasz ośrodek to jest tu jeden z nowszych ośrodków i tu praktycznie nie ma nic. To, co do tej pory jest zrobione, to jest też zrobione oczywiście przez naszych pensjonariuszy, przez naszych mieszkańców. Nie było tu okien, nie było drzwi. Ludzie sobie tutaj ten ośrodek w jakiś sposób urządzili, ale jest to ośrodek, który jeszcze masę różnych materiałów budowlanych, różnych odpadów budowlanych, ocieplenia, płytki, które pozostawają nieraz na budowie, które można by było tutaj przywieźć, zgromadzić, na pewno by posłużyły dobru. Dobru, żeby ten dom rozkwitł, żeby ten dom był inny, żeby ten dom miał wszędzie okna, żeby ten dom miał wszędzie drzwi i żeby miał wodę i prąd. No i my jako Społeczna TV również się do tego przyłączamy. Zachęcamy państwa, żeby właśnie przekazywać, jeśli zostają państwo jakieś materiały budowlane, żeby tutaj przekazywać na Sadowniczą 3. Link znajdziecie do mapy Google'a poniżej w naszym opisie. Ja dziękuję państwu za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. I dziękuję prezesowi też za rozmowę.